Słuchaj mordo, właśnie jak oglądasz ten film na Twitchu leci livestream, na dole masz pod mojego linka, jakbyś chciał przetestować swój skład przeciwko mojemu, koniecznie wbij na Twitcha, pogramy, pogadamy i tak dalej. Do zobaczenia. Siema ekipa, ja jestem Dywa. Dzisiaj moi drodzy widzimy się w kolejnym materiale na tym kanale, tym razem prezentacja mojego składu na Food Champions. Jak to mówią, lepiej późno niż wcale, ale pierwsze dwa tygodnie niestety musiałem przespać z tego względu, że po prostu po pierwsze było PGA, po drugie było Warsaw Game Wars, przez co dwa tygodnie byłem kompletnie poza dołem, dlatego dzisiaj zaczynamy na grubo Food Champions, znaczy jutro i mam nadzieję, że ten skład spisze się tak dokładnie, jak wygląda po prostu na papierze. Zobaczcie moi drodzy na tą jedenastkę. No i tak moi drodzy, poznajcie moją jedenastkę. Na ten moment najjaśniejszy punkt tego zespołu bez wątpienia jest Haji, który po prostu jest jedną wielką pieprzoną bestią, jeśli chodzi o Ultimate Team. Zobaczcie na jego staty. Wygląda po prostu przekozak z samych statystyk, a to co on robi w trakcie meczu to jest jedna wielka masakra. 24 mecze, 28 goli, 15 asyst. Ten gość jest jedną wielką, genialną po prostu kartą. To jest jego najniższa wersja. Kosztowała 600 tysięcy prawie, ale powiem wam, że ten typ na ofensywnym pomocniku robi taką robotę, że jak macie tyle pieniędzy do wydania, bierzcie w ciemno, bo ten gość zrobi wam taką różnicę w składzie, że po prostu złapiecie się za łeb i będziecie grali wszystko, po prostu wszystko pod niego. Pozostałą część tej jedenastki możecie kojarzyć z testu Markusa Rashforda. Jak coś nie widzieliście tego materiału, koniecznie wbijcie tutaj w i. Tamten test Markusa Rashforda jest, powiem, że ta karta Markusa jest po prostu genialna. 14 bramek w 4 meczach to jest jedna wielka bestia, jak nie widzieliście koniecznie bicie. Do tego ten skład został upgrade'owany o Martiala, Mkhitaryana i do tego doszedł do tego składu Eric Bailly. No i z paczki wypakowałem tutaj Davisona Sancheza, który naprawdę spisuje się nienagannie, jeśli chodzi o środek obrony. Oboje z Bailly grają naprawdę super i przy okazji pokażę wam jeszcze, jak wygląda moja taktyka w tym zespole, bo ustawiam właśnie po to, jak ja gram, czyli tempo 70, podania 50, zorganizowane później, wszystko zostaje tutaj na 50. Ustawienie się swobodne, 45 pressingu, 50 agresji, 55 rozstawienie, obrona cofnięta i ten skład naprawdę spisuje się super. Zresztą zobaczcie sami, jak poszło mi Food Champions. Okej, moi drodzy, przed nami nasz pierwszy skład, zobaczmy na skład mojego przeciwnika i to jest, można powiedzieć, tania liga hiszpańska. Jest tu Varane, Savic, mamy tu Ben Yedera, jest tu Aduriz, skład o wiele gorszy od naszego, więc mam nadzieję, że tutaj bez problemu uda nam się wygrać to spotkanie. Ale zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało w trakcie meczu. Haji ładnie pole karne, uderzenie na bramkę, to musi być gol na 1-0, co tu zrobił Haji, to był jeszcze spalony, ja nie wierzę, ej. Haji, co ty wyprawiasz, wydaje mi się, że tutaj zaczyna śmierdzić jakimś handicapem. Jak Haji takie setki marnuje, to naprawdę coś tutaj jest nie tak. Ładnie Dembele, pole karne, uderzenie, w końcu mamy 1-0, Haji, genialne podanie do Dembele. Mamy pierwszą bramkę dopiero w 20 minucie, a tutaj mogły co najmniej ze dwie paść, tak mi się wydaje. Haji, lewa noga, uderzenie z dystansu, mamy piękną bramkę! Właśnie w wykonaniu naszej jedynej ikony w składzie. Zobaczcie, co wyprawia ten gościu. Piękny gol, 2-0, 4 minuty po pierwszej bramce. Haji, ładnie, prawa noga, uderzenie, lewa noga, uderzenie, mamy 3-0 i najprawdopodobniej to będzie rage quit naszego przeciwnika w pierwszej rundzie. Mamy naprawdę bardzo fajny mecz. Dwie bramki oraz jedna asysta w wykonaniu Haji'ego. Mamy zakończenie pierwszej połowy i na ten moment mamy wynik 3-0. Mój przeciwnik, myślałem, że wyjdzie z tego meczu, a tu się okazuje, że jednak nie oddając ani jednego strzału w pierwszej połowie, gościu będzie dalej walczył. No niedobrze, niedobrze, bo myślałem, że naprawdę skróci mi troszkę czas nagrywania tego odcinka. Haji, kręcona piłka, lewa noga, uderzenie i to jest wynik 4-0. Hat-trick Haji'ego, co gościu w tym meczu wyprawia, to jest po prostu niepojęte. Ta ikona jest po prostu jedną wielką bestią. Haji, bardzo ładnie, lewa noga, po dłuższy słupku uderzenie, to powinno być 5-0, kolejna bramka Haji'ego. I tak jak mówiłem kiedyś na moich streamach, nie wiem czy wybijacie czy nie, ale właśnie u mnie ofensywny pomocnik strzela o wiele więcej bramek niż napastnik, że grają podaniami 1-2, czyli po prostu, że mój ofensywny pomocnik klepie z napastnikiem, który oddaje mu piłkę i właśnie ją wtedy wychodzi na czystą pozycję i strzela bramkę, tak jak właśnie jest teraz. 4 bramki Haji'ego i jasne. I właśnie dlatego musiałem postawić na najlepszego środkowego ofensywnego pomocnika. Haji, no i zobaczcie, co on wyprawia. Siedzi. 6-0. Ładnie, ależ podanie do Martiala. Martial zejdzie do środka. I teraz tak, przerzucimy na dłuższy słupek, tam powinien ktoś być. Właśnie Haji, uderzenie z lewej nogi. I tu powinien być rzut karny do tego na sam koniec. Czy będzie tutaj szansa? Znaczy szansa na pewno będzie. Ale czy będzie bramka na 7-0 w wykonaniu Haji'ego? No kto wie. Ale pięknie Haji, wynik 7-0. Mój przeciwnik zalicza właśnie w tym meczu agenta. Tak to się mówiło zazwyczaj w CS-ie, kiedy ktoś po prostu miał 0 kili i 7 deadów. I tak właśnie jest też w tym przypadku. 7 bramek strzelonych
przez naszą drużynę. Okej, moi drodzy, kończymy pierwsze spotkanie wynikiem 7-0. Cóż za genialne spotkanie w wykonaniu Hardiego. To jest no niepodważalny zawodnik tego meczu. 6 bramek, 1 asysta w tym spotkaniu. No gościu jest po prostu bestią nad bestię w moim składzie. I to się właśnie liczy. Okej, moi drodzy, przed nami spotkanie numer 2. Zobaczcie na skład. Mamy tutaj już o wiele lepszą 11. Jest tu Cavani, Balde, Diao, Lucas. Jest tutaj Ligue 1 oczywiście. Bardzo fajny skład. I zobaczymy, jak Hadzi się spisze w tym spotkaniu. Może być tutaj o wiele ciężej niż w tamtym, no bo tam jednak ten składzik no do najdroższych i no do najbardziej jakościowych nie należał. Marku, zdobicie. Tak, to jest bramka już zaraz po rozpoczęciu. Minuta 30. Mamy pierwszą bramkę w wykonaniu Markusa Rashforda i asystę zalicza na kto? Hadzi oczywiście. Dobra, moi drodzy, kończymy pierwszą połowę. Na ten moment mój przeciwnik nie stworzył sobie żadnej ciekawej sytuacji, ale wiecie, jak to jest w FIFA. Tutaj decyduje no po prostu skuteczność. Nasza skuteczność w tym meczu jest dość, można powiedzieć, że przeciętna. Hadzi zmarnował 2 setki. Mój przeciwnik może oddać jeden strzał i zremisować w tym meczu, więc coś czuję, że tutaj może być przypał. Hadzi, dośrodkowanie pole karne, jest tu kilku zawodników, na przykład Martial, też na przykład Martial Rashford, który po dobitce, po strzale Dembele dobija tą piłkę na pustą bramkę. Mamy na szczęście wynik 2-0, bo tutaj pod koniec była taka nerwówka, że to się po prostu w pale nie mieści. Na szczęście dwubramkowe prowadzenie, chyba nie jesteśmy w stanie tego roztrwonić. Pozostawmy to bez komentarza, okej? Okej, moi drodzy, kończymy to spotkanie na szczęście po tej bramce, którą straciliśmy przed chwilą w bardzo głupi sposób. Nie było żadnych konsekwencji, mamy wynik 2-1. Półfinał jest nasz i mam nadzieję, że w półfinale również uda nam się wygrać. Zobaczymy na skład mojego kolejnego przeciwnika. Okej, moi drodzy, 2 z 4 etapów udało nam się wykorzystać. Jak na pójdzie w trzecim? Zobaczymy, mamy tutaj ikonę na ataku. Zobaczcie ten skład, mamy tutaj naprawdę bardzo dobrą 11 i tutaj może być problem o to, żeby awansować do kolejnej rundy, ale zobaczymy. Marcus Rashford, prawa noga, uderzenie, no i znowu bramkarz. Ja nie wierzę, Marcus, gdybyś ty miał lepsze wykończenie, to naprawdę byłbyś taką bestią. Spalony. I tak to broni Batland. No ten gościu to jest jakaś chora bestia, przecież tutaj jedynie chyba na pustą bramkę będę mógł podać. Ładnie. Siedzi, 1-0, piękna kontra w półfinale, mamy naprawdę bardzo fajną bramkę, idealna kontra. Tym razem Marcus Rashford musiał to po prostu trafić. Jakby to jeszcze Batland wyciągnął, to naprawdę to, co by się działo na linii bramkowej, byłoby po prostu chore. Nie żeby coś, ale ten gość ma zaledwie 49 shooting i strzelił taką bramkę z dystansu. 2-0, jaba koko. What? Co tu się właśnie stało? Przecież ja tu nawet, chyba ja tu jedynie pressing nacisnąłem. Bakayoko po strzeleniu bramki właśnie w tym momencie dostał czerwoną kartkę. Pierwszą moją czerwoną kartkę w tej lidze. Najlepsze jest to, że ja chyba w tej akcji w ogóle nie atakowałem, albo nawet nie wydaje mi się, chyba, nie, ja odbierałem piłkę. Ja po prostu odbierałem piłkę. I czy to był faul na żółtą kartkę? Jakoś po prostu nie wydaje mi się. Tak jest, 3-0, moi drodzy, mamy, mimo tego, że dostaliśmy czerwoną kartkę, trzecią bramkę w tym spotkaniu i o to w tym właśnie chodzi. Dobra, moi drodzy, po pierwszej połowie mamy wynik 3-0. Takie można powiedzieć spokojne spotkanie, bo w większości to my tutaj prowadzimy. Na szczęście nasza dyspozycja w tym meczu jest o wiele lepsza niż w poprzednim, bo tam to była nerwówka praktycznie do samego końca. Teraz Hernan Crespo, co porobił w tej sytuacji? Tu po prostu nawet nie byłem w stanie się bronić. Bardzo ładnie zwiódł moją obronę, no i tutaj trzeba przyznać, ładna akcja mojego przeciwnika. No i moi drodzy, kończymy to spotkanie, wynik 3-1, 2 bramki Rashforda, 1 bramka Bakayoko i teraz zobaczcie, pytanie, czy tutaj w tym spotkaniu kolejnym uda nam się awansować do Ligi Weekendowej? Czy dostaniemy bilet do Ligi Weekendowej? Czy jednak może nie? Zobaczmy, jaki skład na finał przygotował mój kolejny przeciwnik. Okej, moi drodzy, przed nami finałowy mecz. Zobaczcie na ten skład. Tutaj Musa. Jest tu, kurde, bardzo ofensywny skład. I coś czuję, że patrząc na to, że mamy ikonę w składzie i nasz skład jest o wiele droższy, możemy tutaj dostać troszkę po dupie od handicapu. No ale zobaczymy, jak ten mecz będzie wyglądał w praktyce. Hadzi, kręcona piłeczka, 1-0, 6 minuta, moi drodzy, i w końcu nasza ikona pokazuje się z dobrej strony. Tak jak właśnie teraz, jeden strzał, to znaczy pierwszy strzał na bramkę, 1-0, i o to chodzi.
Hadzi, lewa noga, uderzenie na bramkę, to powinno być 2-0, druga bramka Hadziego w finale, moi drodzy, właśnie w takich sytuacjach Hadzi jest potrzebny, no i odpalił się, 16 minuta, 2-0, o to chodzi. Ulala, 3-0 do tego, Hadzi do dwóch bramek dokłada asystę i to jest chyba bardzo prosty finał, tak mi się wydaje, po prostu dziwne, że w ogóle naprawdę spodziewałem się tutaj jakiegoś zaciętego spotkania, a tutaj okazuje się, że 3-0. Bardzo prosto, bo praktycznie co chwilę mam jakąś akcję. No i tutaj mój przeciwnik kompletnie nie daje sobie rady z moją ofensywą, nie wiem dlaczego. Mamy zakończenie pierwszej połowy, wynik 3-0. Na ten moment mój przeciwnik kompletnie nie istnieje. Nie wiem, co tu się dzieje w tym drafcie, bo wcześniej miałem o wiele cięższe spotkanie. Zobaczcie na statystyki, 10 strzałów, 7 celnych. Mój przeciwnik kompletnie nie daje sobie rady z moją ofensywą. No patrzcie, co wyprawia jego bramkarz. No to jest po prostu niepojęte. Tutaj nie jestem w stanie strzelić bramki na 4-0. No przecież, ej, to jest handicap jak nic, nie? To co się teraz dzieje, to jest po prostu niemożliwe. Typowa FIFA, marnujesz setkę za setką, po prostu bramkarz czyni cuda, obrońcy zawsze znajdują się w odpowiedniej sytuacji, żeby wybić piłkę z linii bramkowej, po czym leci kontra i strzela sobie taką bramkę, jak teraz widzieliście. Czyżby 3-2? Ja nie wierzę. Ta gra to jest absurd życia codziennego, serio. To co się wyprawia w tych spotkaniach z FIFA to jest masakra. Ja tu coś czuję, że zaraz będzie remis, nie? Ja pieprzę, tej piłki nie puszczam, czas doliczony. Ja tu piłki nie muszę puszczać. Mamy wynik 3-2, moi drodzy. Zobaczcie, ile setek zmarnowałem w tym spotkaniu. I zobaczcie, nerwówki tutaj nie było, bo praktycznie wszystkie bramki zostały strzelone w doliczonym czasie gry. Ale zobaczcie, jak tutaj po prostu mało trzeba, żeby strzelić bramkę. Ja na pustą bramkę podawałem, nie szło. Strzelam z dystansu, nie szło. Technicznie, nie szło. I zawsze bramkarz po prostu był w idealnej sytuacji, albo tak samo było z obrońcami. Moi drodzy, dziękuję za ten odcinek. Jak coś, zapraszam do łapkowania tego materiału, zapraszam na Instagram, Snapchat. Wszystkie linki są podane na dole. Zapraszam, wbijcie koniecznie na moje portale społecznościowe. Wbijcie koniecznie na moje portale społecznościowe. I jak coś, zapraszam również na streamy, które... No i zapraszam również na streamy, które odbywają się co najmniej 3 razy w tygodniu, więc wbijcie koniecznie na link podany na dole. Do zobaczenia pod kolejnymi filmami. Trzymajcie się, pa pa i cześć! Puh!